Uroczystość zesłania Ducha Świętego, tak zwane Zielone Świątki, to także święto rolników. Z tej okazji prezydent Andrzej Duda złożył gospodarzom życzenia owocnych zbiorów. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podziękował natomiast rolnikom za ich codzienną pracę. Zielone Świątki to potoczna ludowa nazwa święta zesłania Ducha Świętego. Dla rolników to szczególny dzień. Pierwszy dzień Zielonych Świątek. Już od okresu przedwojennego obchodzimy święto ludowe. W całej Polsce ci, którzy są związani z wsią, z rolnictwem, obchodzą swoje święto. Mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Z tej okazji złożył wieniec pod pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie, czołowego działacza ruchu ludowego. Polscy rolnicy zasługują na wielki szacunek. Bądźmy wdzięczni polskim rolnikom. To dzięki nim mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe w kraju, mówił prezydent Andrzej Duda. Z okazji Zielonych Świątek złożył rolnikom życzenia jak największych plonów. Żeby mieli zapewnione i to co do zasiewu na przyszły rok i zabezpieczeni byli, jeżeli chodzi o wszelkie możliwości rozwoju gospodarstwa na następne lata, żeby zabezpieczona była rodzina i krótko mówiąc, żeby ten rok nie przyniósł im trosk, żeby mogli gospodarować spokojnie. Czyli krótko mówiąc, powiem, akurat idealnie to pasuje w święto zesłania Ducha Świętego. Szczęść Boże polskim rolnikom.